Zaczynamy od zapisania, że f od x to się równa 9. Następnie mamy tak, minus 4x kwadrat dodać 24x to się równa 9. Dziewiątkę przenoszę na lewą stronę i w ten sposób tworzę równanie kwadratowe. Współczynnik a równa się minus 4, b to 24, c równa się minus 9. Delta. 24 do kwadratu odjąć 4 razy a razy c. 24 kwadrat 576. Jak wymnożymy te trzy liczby, otrzymamy minus 144. Ostatecznie mamy 432. I tutaj na wszelki wypadek policzę deltę, bo nie wiem, co nam tu wyjdzie. Pierwiastek kwadratowy z liczby 432. Ja sobie tą liczbę rozłożę na czynniki pierwsze. Tu mam tak 216 na 2 to jest 108, na 2 to 54, na 2 27, 27 mogę podzielić już tylko przez 3, znów przez 3 i znów. Ok, to łączę teraz tak, dwójki w pary, czyli 2 razy 2 to jest 4, 2 razy 2 to jest 4, trójki w pary, 3 razy 3 to 9 ym, i zostaje ta trójka więc pierwiastek kwadratowy z 432 możemy zapisać w ten sposób, że to jest pierwiastek z 4 razy 4 to jest 16 razy pierwiastek kwadratowy z 9 razy pierwiastek kwadratowy z 3 na końcu nie? pierwiastek z 16 to jest 4, z 9 to 3 i jeszcze razy pierwiastek z 3, czyli ostatecznie mamy 12 pierwiastek kwadratowy z 3. Teraz będziemy liczyli mm, x1 oraz x2, x1 minus B. Odjąć pierwiastek kwadratowy z delty podzielić przez 2 razy A. 2 razy A, czyli 2 razy minus 4 to jest minus 8. Mm. I teraz tak, jeżeli podzielę licznik przez minus 8, to na pewno będę miał liczby dodatnie. 24 na 8 to 3. I jeszcze 12 z 8 mogę skrócić. A żeby ten wynik wyglądał ładniej, to może tak w liczniku wyłączę przed nawias minus 4. Do nawiasów piszę 6 dodać 3 pierwiastek z 3. W mianowniku wpiszę minus ósemkę. I teraz te minusy się skrócą. Czwórka z ósemką skraca się. I zostaje taki wynik: 6 dodać 3 pierwiastek z 3 drugich. Natomiast x2 będzie to 6 odjąć 3 pierwiastek z 3 drugich.